waszą rzeczywistość, wasz pejzaż, gdzie mieszkacie, gdzie żyjecie, drodzy siostry i bracia, zostanie wpisany nowy, bardzo ważny element – dzwon, a dokładniej jego bicie, jego dźwięk, który będzie rozlegał się codziennie o określonych porach dnia. Będzie to dzwon wzywający zgodnie z tym czasem, który przeżywamy, Wielkim Postem. Będzie to dzwon wzywający do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Niezwykle ważną rzeczą jest zatem, by w tym dźwięku dzwonu, tak szlachetnym, tak pięknym, umieć usłyszeć najpierw echo samego Jezusa Chrystusa, który, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, jak zresztą śpiewaliśmy jako refren pieśni na wejście, rozpoczynał swoją publiczną działalność w Ziemi Świętej od słów, że czas się już wypełnił, że bliskie jest Królestwo Boże, a zatem trzeba się nawrócić, trzeba zmienić dotychczasowy sposób myślenia i postępowania. A da się to uczynić, zmienić ten sposób postępowania i myślenia, jeśli się uwierzy w Ewangelię, czyli w dobrą nowinę o tym, że Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna, który stał się człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu, i że On, Jezus Chrystus, przeszedł przez świat, dobrze czyniąc, nauczając, uzdrawiając, a na koniec wrócił do Ojca szczególną drogą, przez cierpienie, śmierć na krzyżu, przez swoje zmartwychwstanie i w niebowstąpienie. To wszystko znaczy wierzyć w Ewangelię. A wierzyć w Ewangelię to znaczy wierzyć w Jezusa Chrystusa, co sprawia, że rzeczywiście, jeśli w Niego się wierzy i Jego się przyjmuje jako najbardziej podstawowy punkt odniesienia o myśleniu, o naszym życiu, o naszej codzienności, ale także o naszym ostatecznym przeznaczeniu, wszystko wtedy nabiera bardzo określonego sensu i znaczenia. I to trzeba będzie usłyszeć, słuchając dźwięku dzwonu. Dźwięku dzwonu, który tutaj, niedługo po tej mszy świętej poświęcony, będzie nosił szczególne imię świętego Jana Pawła II Wielkiego. A znaczy to także, że w głosie tego dzwonu trzeba będzie umieć usłyszeć także głos naszego wielkiego rodaka, najwspanialszego synów polskiej ziemi przez całe ponad tysiącletnie dzieje naszej ojczyzny. Usłyszeć głos Jana Pawła II. To najpierw, moi drodzy, usłyszeć głos wzywający do ukochania Najświętszego Sakramentu. Wiemy, że Jan Paweł II był szczególnym świadkiem Eucharystii. I nie tylko dlatego, chociaż także, że jego ostatni dokument, ostatnia encyklika, jaką opublikował w 2003 roku, na 2 lata przed śmiercią, nosi tytuł Ecclesia de Eucharistia, Kościół rodzący się z Eucharystii. Ale on sam był człowiekiem ukochania Eucharystii. I potwierdzą to wszyscy.
Potwierdzam to także ja osobiście. Wszyscy, którzy widzieli, w jaki sposób on sprawował Przenajświętszą Mszę Świętą. Z jakim oddaniem, przeżyciem, zwłaszcza wtedy, kiedy dokonywało się przeistoczenie chleba w ciało, a wina w krew Jezusa Chrystusa. To sposób sprawowania Eucharystii, ale także jego pragnienie, by korzystać z każdej niemalże chwili i klęczeć przed Najświętszym Sakramentem. I to dokonywało się nawet podczas najważniejszych, najbardziej wielkich uroczystości gromadzących wokół niego ogromne rzesze ludzi. Wiwatowali na jego cześć, krzyczeli, także przecież tutaj w Polsce, w Krakowie, zostań z nami. W różnych językach świata mówili, kochamy Ciebie. A on częstokroć znikał. Uciekał od tego swojego najbliższego otoczenia, choćby po to, żeby jeszcze na moment klękać przed Najświętszym Sakramentem i żeby Bogu dziękować właśnie za to, że jest z nami. Że jest z nami dla nas, dla naszego zbawienia. On to przeżywał jak mało kto. Niezwykły świadek Eucharystii. I mówię o tym do was, moi drodzy, również dlatego, że ten okres Wielkiego Postu, który się teraz zaczyna, ma dla nas być czasem przygotowania do kongresu eucharystycznego archidiecezji krakowskiej. Dokładnie rozpocznie się on w Wielki Czwartek, ranną mszą świętą gromadzących całe prezbiterium archidiecezji krakowskiej na mszy świętej zwanej mszą świętą Krzyżma. A potem będziemy przeżywali cały ten wielki czas w wymiarze wspólnot parafialnych, dekanatów, całej diecezji, aż po 15 dzień czerwca, kiedy nastąpi uroczyste zakończenie kongresu. Będziemy ten kongres, moi drodzy, przeżywali pod patronatem wspaniałych świadków Eucharystii. Najpierw wspomniany przez nas święty Jan Paweł II 27 kwietnia będziemy obchodzili już 10. rocznicę jego kanonizacji. Świętego, który ciągle przyciąga do siebie ogromne rzesze ludzi z całego świata. I mogę to potwierdzić także przez ostatnie doświadczenia mojego pobytu w Rzymie w październiku ubiegłego roku podczas synodu. Synod odbywał się tuż obok bazyliki. Częstokroć korzystałem z chwili przerwy właśnie, by pójść i modlić się przy jego grobie. I zawsze tam były rzesze wiernych ludzi z całego świata. W tej ogromnej bazylice świętego Piotra na Watykanie, największym katolickim kościele, są w gruncie rzeczy tylko dwa miejsca, gdzie ludzie się modlą. Jego grób Jana Pawła II i tuż obok kaplica z Najświętszym Sakramentem. Reszta bazyliki niestety coraz bardziej staje się jednym wielkim muzeum. Jednym także, również jeszcze bardziej może niestety, wielkim targowiskiem. A te dwa miejsca ciągle przyciągają. Pan Jezus
Najświętszym Sakramencie utajony i obok jego wielki świadek i sługa, święty Jan Paweł II. Ale też, moi drodzy, ten Wielki Post ma nas przygotować do przeżywania cudu Eucharystii, której świadkami byli inni wielcy, wspaniali kapłani naszej archidiecezji. I tutaj myślę o trzech kapłanach z tego samego rocznika 1931. Koledzy z ławy szkolnej, można powiedzieć, akademickiej, wyświęceni na kapłanów przez ówczesnego arcybiskupa metropolitę krakowskiego Adama Stefana Sapiehę. Najpierw ksiądz proboszcz, ksiądz Piotr, który jako młody kapłan został aresztowany w Zakopanem. Męczony przez Niemców podczas II wojny światowej w słynnej katowni Podhala w Palas, a potem skierowany do Oświęcimia. Kiedy przyszedł czas Wielkiego Postu, kapo sprawujący wszechwładną władzę nad swoim blokiem zapowiedział temu księdzu szczególnie ciężki Wielki Tydzień. I rzeczywiście taki Wielki Tydzień kaźni i męki przeżywał. Wielki Piątek musiał dźwigać pośród bicia i poniżenia ogromną belkę. Zakatowany zmarł właśnie Wielki Piątek 1942 roku. Ofiara totalitaryzmu nazistowskiego, niemieckiego. Drugi kapłan z tego rocznika, Władysław Bukowiński. On z kolei chciał pracować na ziemi ukraińskiej, skąd wywodziła się jego rodzina. W roku 1939, to jak większość polskich kapłanów, został aresztowany przez NKWD, osadzony w więzieniu. A kiedy doszło do konfliktu niemiecko-sowieckiego w 1941 roku, oddziały NKWD rozstrzeliwały wszystkich więźniów, także w tym więzieniu w Łódzku, w którym on się znajdował. Jakimś cudem ocalał, przywalony ciałami zabitych innych ludzi. I tak leżąc pośród stosu nieżywych już osób, rozgrzeszał. I kiedy znowu Rosjanie wrócili na te tereny w 1944 roku, ponownie aresztowany, skazany na wiele lat łagrów, wywieziony daleko na wschód, osiadł ostatecznie w Kazachstanie. W latach 60. mógł wrócić do Polski, ale zdecydował się, że zostanie tam, by służyć, by potajemnie w chatach, gdzie byli jeszcze Polacy, sprawować najświętszą Eucharystię i inne sakramenty. I pośród nich umarł apostoł Kazachstanu, umarł w 1972 roku. Pierwszego wspaniałego świadka Eucharystii i kapłaństwa wyniósł do chwały ołtarzy Jan Paweł II w 1999 roku
razem ze 108 innymi męczennikami totalitaryzmu nazistowskiego niemieckiego. Ksiądz Bukowiński został beatyfikowany w 2016 roku, a do nich dochodzi kolejny kapłan. Ksiądz Adam, ksiądz Rapacz, Michał Rapacz, który poniósł śmierć w nocy z 11 na 12 maja 1946 roku. Zamordowany tym razem przez polskich komunistów. Właśnie dlatego, że był posłuszny Chrystusowi i swojemu biskupowi i domagał się wierności Chrystusowi aż do końca, sprzeciwiając się tym, którzy wybierali materialistyczną wizję życia, odrzucali Chrystusa, chcieli siłą wprowadzać nowy komunistyczny porządek. Komórka partyjna wydała na niego wyrok śmierci. Ktoś z uczestników tego spotkania przekazał mu tę informację, nakłaniając go, żeby uciekał, opuścił swoją parafię. Ale on odpowiedział podczas kazania w najbliższą niedzielę po otrzymaniu tej informacji. Nikt nie zwolni mnie z tego krzyża, który został mi przez Kościół nałożony. Nikt mnie z tego krzyża nie zdejmie. I rzeczywiście w nocy przyszli, aresztowali go, ogłosili wyrok śmierci, związali związanego, ciągnęli najpierw wokół do kościoła, a potem mniej więcej kilometr w górę, w stronę lasu i tam zamordowali. Pojawia się właśnie nam w tych czasach, w jakich się znajdujemy, jako znak kapłana wiernego Kościołowi, swojemu ludowi aż do końca. Bo trzeba jeszcze dodać to, że jak zauważył jego wikariusz w parafii, gdzie mieszkał w Płokach, jego proboszcz każdej nocy szedł, długo modląc się w kościele przed Najświętszym Sakramentem za swoich parafian, ale zwłaszcza za tych, którzy od chrześcijaństwa zaczęli odstępować, budując świetlane komunistyczne jutro. Modlił się za wszystkich przed Najświętszym Sakramentem o łaskę nawrócenia i opamiętania. Moi drodzy, kiedy o tym mówię, przypominam sobie słowa Jana Pawła II z 1991 roku. Kończyła się wtedy jego czwarta pielgrzymka po ojczystej ziemi. Ale była to jego pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II w Polsce, która zaczęła wracać do pełnej suwerenności. I Jan Paweł II tę pielgrzymkę przebywał szczególnym szlakiem, szlakiem dekalogu. Podczas każdej stacji, każdego miejsca, gdzie się zatrzymywał, począwszy od Koszalina, rozważał poszczególne, kolejne przykazania dekalogu. Mówił, jak budować prawdziwie wolną Polskę, opartą na fundamentach dekalogu właśnie. I tę pielgrzymkę kończył w Warszawie, w Parku Agricoli. I tam wynosił do ołtarza, do chwały ołtarzy, błogosławionego Rafała Chylińskiego.
Kim był Rafał Chyliński? To młody żołnierz wywodzący się ze raczej zubożałej szlachty wielkopolskiej z początku XVIII wieku. Wstąpił do wojska. Ale wtedy Polska była targana wojną domową między dwoma ugrupowaniami. Znacie być może to powiedzenie od lasa do sasa. Od lasa, czyli od króla Leszczyńskiego, do sasa, czyli do króla Augusta II Mocnego. Jedni za jednym, inni za drugim. I on z bliska widział te nieszczęścia, które są skutkiem wojny domowej. Tę biedę, te zabójstwa, ten upadek moralny. I protestując cicho przeciwko temu, co widział i w czym w jakiejś mierze brał także udział, zrezygnował ze służby wojskowej i stał się zakonnikiem, franciszkaninem. Był także przez jakiś czas w Krakowie. Były lata 30., 40. XVIII wieku. W Krakowie wybuchały wtedy dość często zarazy. A on szedł do tych biednych, schorowanych, opuszczonych ludzi z pociechą i duchową, i materialną. Dla wszystkich, zwłaszcza dla biednych, miał zawsze jakoś ręce pełne tego, co mógł znaleźć w swojej kuchni zakonnej. Aż w końcu go, troszkę żartobliwie mówiąc, mieli tutaj dosyć. Więc wysłali go do innych łagiewnik niż krakowskie pod Łodzią. I tam też prowadził tę samą działalność. Wśród ubogich, głosząc Ewangelię swoim życiem. Dostrzegając tych, którzy, mówiąc językiem współczesnym, znajdowali się na marginesie ówczesnych społecznych wydarzeń. I wynosząc go w 1991 roku do chwały ołtarzy, Jan Paweł II mówił tak w Warszawie. Długo się zastanawiałem, dlaczego trzeba było czekać tak długo, ponad dwa wieki, żeby pokazać jego wspaniałą postać. Pamiętamy może te trudne lata, początków lat 90., ten ogromny kryzys, biedę, załamanie się pieniądza, zamykanie zakładów pracy, zwłaszcza PGR-ów, tworzenie się nowej, czy nie chcę powiedzieć, nowobogackiej elity, rozkradywanie majątku narodowego. I właśnie wtedy beatyfikacja tego człowieka, który miał być znakiem wielkiego szacunku, jaki trzeba okazywać każdemu, zwłaszcza biednemu, potrzebującemu, odtrąconemu. I że trzeba wskazywać właśnie na Rafała Chylińskiego jako symbol tego, co trzeba czynić właśnie wtedy, w latach 90. i później. By nie tworzyły się te słynne kominy między ludźmi bogatymi, którzy stają się coraz bardziej bogaci, a biednymi, którzy coraz bardziej ubożeją. Moi drodzy, coś takiego w moim przekonaniu trzeba odnieść do postaci księdza Michała Rapacza. Też możemy zastanowić się, dlaczego trzeba było czekać tak długo z jego beatyfikacją, od 1946 roku. Dany nam dzisiaj, na ten czas, jako punkt odniesienia, by zrozumieć, co znaczy prawdziwe nawrócenie, co znaczy uwierzyć w Chrystusa i Jego Ewangelię.
co znaczy bronić podstawowych wartości. Co znaczy także wymagać od siebie, ale także od innych, by wiara w naszym narodzie nieustannie mogła się rozwijać. By dzięki temu Polska rosła w siłę duchową. Bo silna Polska była i jest i będzie wtedy jedynie i pod tym jedynie warunkiem, jeżeli będzie wierna Chrystusowi. Każde odstępstwo od Chrystusa kończyło się i dowiemy doskonale z dziejów, niełatwych dziejów naszej ojczyzny. Każde odstępstwo kończyło się tragedią. Egoizm, zapatrzenie się w siebie, krzywdzenie innych ludzi, łamanie prawa, wyrzucanie religii także ze szkół, co się dzisiaj próbuje czynić. To wszystko musi brzmieć dla nas jako dźwięk alarmu. Nie wolno do tego dopuszczać. I stąd to wezwanie świętego Pawła z jego listu do Rzymian. Wezwanie, które stało się także hasłem najważniejszym działalności błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Zło trzeba dobrem zwyciężać. Nie ma innego wyjścia. Takie wskazał nam Pan Jezus, dźwigający swój krzyż. Na taką drogę, właśnie taką, wskazywał swoim uczniom. Jeśli kto chce mnie naśladować, niech weźmie swój krzyż i idzie za mną. Bo kto chce iść za mną, a nie chce dźwigać swojego krzyża, nie jest mnie godzien. Ten dzwon, który będziemy po tej mszy świętej święcić i który będzie rozbrzmiewał w przestrzeni waszych domów, waszej codzienności, drodzy siostry i bracia, będzie także dzwonem wzywającym do odwagi trwania przy Chrystusie. Na dobre i na złe. A przede wszystkim będzie dzwonem wzywającym do tego, by to zło, które jest, które doświadczamy w sobie, wokół siebie, w przestrzeni społecznej, żeby to, co nas nieraz tak bardzo boli i dotyka, przezwyciężać miłością. Tą miłością, której nauczył nas Chrystus i o której święty Jan w 13 rozdziale swojej Ewangelii, rozpoczynając opis Eucharystii, ustanowienia Eucharystii, napisał: do końca nas umiłował. O taką miłość do końca ofiarną, dobrą, szlachetną, przebaczającą. Prośmy Pana Boga podczas tej przenajświętszej Eucharystii, drodzy siostry i bracia, a jednocześnie prośmy Go, aby uszy naszego serca potrafiły także to wołanie usłyszeć, ilekroć z wieży waszego budującego się Kościoła rozbrzmiewać będzie dzwon noszący imię świętego Jana Pawła II. Amen.